Warszawiacy śpiewają o Wiśle, ci z Olsztyna śpiewają o Łynie, ci z Katowic o ciężkim przemyśle, a ja śpiewam o mojej Solinie. Tutaj wszystko ładniejsze i lepsze w porównaniu na przykład z Krakowem. Czystsza woda i czyste powietrze, choć pod Jasłem są pola naftowe. Wielkie nieba, co za wrzawa, chcą przenosić, ale gdzie Olsztyn, Kraków czy Warszawa? A ja jednak myślę, że jeśli chcecie gdzieś przenosić, to w Bieszczady, bo to idealne miejsce dla stolicy. Komuniści z ludowcami mogą wchodzić tu w układy, w razie czego mają blisko do granicy. Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród i nieprawda, że tu bieda, głód i nędza. Na mieszkańca tu przypada czarnej ziemi 6 hektarów, to na drewna niedźwiedź i 2/3 księdza. Spoglądają krakowscy poeci na poetów warszawskich z wysoka, lecz przypomnę, panowie, że przecież już przed wami był Grzegorz z Sanoka. Po tych ścieżkach pan Szwejk spacerował, był Jagiełło z małżonką i świtą, przebywała tu Bona Królowa oraz Gierek z Josipem Broz Tito. Wiatr się tłucze po tarnicy otulonej płaszczem gwiazd, ale wróćmy do stolicy i powtórzmy jeszcze raz. Jeśli przenieść to w Bieszczady, bo panowie, każdy z was odnajdzie tutaj coś swojskiego. Jak przed laty w gęstym lesie stoją dacze w Arłamowie, a w Jabłonkach stoi pomnik Świerczewskiego. Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród i nieprawda, że tu bieda, głód i nędza. Na mieszkańca tu przypada czarnej ziemi 6 hektarów, to na drewna niedźwiedź i 2/3 księdza. Jeśli przenieść tę stolicę, to w Bieszczady, gdzie po połoninach diabeł owce gna. Prosi o to na Mazowszu zamieszkałe przez przypadek dziecko Bieszczad, podpisany Artur A. Prosi o to na Mazowszu zamieszkałe przez przypadek dziecko Bieszczad, podpisany Artur A., czyli ja.